Karol, jakie emocje tuż po premierze Zenka? No film już jest. Film już jest, bardzo się z tego cieszę. Ja już miałem możliwość widzieć wcześniej ten film, więc jakby nie widziałem się pierwszy raz, więc emocje były nieco inne. Niemniej jednak to jest bardzo ciekawe uczucie i doświadczenie zobaczyć siebie na takim dużym ekranie, a sam film myślę, że najbardziej się broni i to jest najważniejsze. Opowiedz o swoim bohaterze, bo na pierwszy rzut oka to jest nieznana postać, ale tak naprawdę to on stoi za Zenkiem Martyniukiem. Kim jest Rysiek? Rysiek jest jego przyjacielem z czasów młodości, dzieli z nim pasję do muzyki i tak właśnie jakoś się ich ścieżki złączyły i idą po prostu razem przez życie od czasów młodości do tego, kiedy są dojrzałymi facetami. Gdy przygotowywałeś się do tej roli, miałeś okazję rozmawiać z pierwowzorem swojej postaci. Jak w ogóle wyglądały te przygotowania? Miałem przyjemność poznać prawdziwego Ryszarda już w trakcie realizacji, ale tak to się jakby posilałem się jakimiś nielicznymi niestety wywiadami z Ryszardem Warotem. No co, a potem to była praca nad, już też taka typowa, coś co było inne jeśli chodzi od pracy typowo aktorskiej, to była taka praca no, muzyczna bardziej, to znaczy rozczytywanie piosenek, układanie drugich głosów razem z Kubą, no to nam trochę zajęło czasu, ale to było bardzo przyjemne, więc miło to bardzo wspominam. Jak myślisz, na czym polega fenomen Zenona Martyniuka, co sprawiło, że tak pokochali go ludzie? Ja myślę, że, nie chcę zdradzać, ale myślę, że to credo jest w filmie i to mówi młodszy Zenek w pewnym momencie, więc... To już na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Zenek? Dobrej zabawy. Pewnie starsi widzowie myślę, że mogą się spodziewać, że gdzieś się może łezka wokół zakręci, bo też to są pokazane tamte czasy. Od takiej strony sentymentalnej, jakby wyłączając cały ten kontekst, wiadomo jakim, polityczno-historyczny, po prostu taki dobry PRL, w sensie mówię, wiecie o co chodzi, nie, taki... No.